Kolejna szansa na otrzymanie bardzo wysokiej dotacji. Aż 37 tysięcy złotych można dostać na rozpoczęcie własnej działalności. 11 czerwca w Bytowskim Starostwie odbyła się konferencja prasowa z udziałem starosty Jacka Żmudy-Trzebiatowskiego, dyrektora Urzędu Pracy w Bytowie Janusza Wiczkowskiego i naczelnika Wydziału Rozwoju i Gospodarki Pawła Chodorowskiego. Dwa wnioski. Jeden wniosek został złożony przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, drugi wniosek przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie. Obydwa nasze wnioski uzyskały dofinansowanie. Projekt, który został złożony przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, jest to jakby kontynuacja projektu, który już realizowaliśmy. Ten projekt nazywał się Pierwsze kroki młodego biznesu. Ten, na który obecnie uzyskaliśmy dofinansowanie, to również pierwsze kroki młodego biznesu, z tym, że oznaczony dwójką, czyli pierwsze kroki młodego biznesu 2. Ten projekt, jak już wspomniałem, został dofinansowany. Spośród około 150 wniosków, które zostały złożone do tego konkursu, 128 zostało formalnie ocenionych pozytywnie przez Urząd Marszałkowski. Nasz projekt Powiatu Bytowskiego, został najwyżej oceniony i jest na liście rankingowej na pierwszym miejscu, więc tutaj to dofinansowanie już otrzymamy. Jest to kwota, całkowita wartość projektu to 1 609 000 zł. Drugi, ten projekt złożony przez Powiatowy Urząd Pracy, to jest projekt pod nazwą Mój Biznes, również z tych przebił się przez te liczną grupę wniosków, zajął czwarte miejsce, 847 tysięcy złotych ponad, również tutaj jest pewne dofinansowanie. Obydwa projekty będą, te środki, które tutaj uzyskaliśmy, trafią do osób przede wszystkim bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o kryteria już naboru potem wniosków, to obydwa te wnioski są adresowane do osób, co najmniej 50% to osoby do 25 roku życia, minimum 30% osób to osoby niepełnosprawne oraz minimum 50% osób z obszarów słabych strukturalnie, to w sumie daje 130%, ale to oczywiście jedna osoba może spełniać wszystkie te kryteria, stąd takie niby ponad 100%, jeżeli by się sumowało. Więc spośród ponad około 150 wniosków, dwa nasze wnioski rzeczywiście na bardzo wysokich miejscach. Z tego nabór będziemy dokonywać i do jednego, i do drugiego wniosku po 30 osób, potem 25 dotacji i z jednego, i z drugiego wniosku osoby uzyskają, 25 osób uzyska dotacje. Pan dyrektor za momencik przedstawi informacje dotyczące projektu, który złożył Urząd Pracy. Natomiast jeżeli chodzi o ten z powiatu, tutaj mieliśmy troszeczkę więcej, mamy większe nieco możliwości, stąd dotacja inwestycyjna, jaką w ramach tego projektu powiat będzie udzielał, to jest 37 tysięcy złotych dla każdej z osób, która zakwalifikuje się już do tego projektu i do uzyskania dotacji. Ponadto jeszcze będzie oferowane podstawowe wsparcie pomostowe. O szczegółach za momencik również pan naczelnik jeszcze pewnie dopowie. Za pierwszą edycję projektu otrzymali w ubiegłym roku Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, jeżeli chodzi o realizację. Czyli nie dość, że otrzymaliśmy wówczas środki jako jedni z nielicznych, bo też kilkanaście projektów wojewódzkich zostało dofinansowane, to jeszcze zostaliśmy wyróżnieni pierwszą nagrodą wojewódzką, Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego za realizację tego projektu. Czyli można powiedzieć, że tutaj już mamy duże doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu środków, ale również w realizacji projektów.
To jest tak, że pozyskać pieniądze to jest, myślę, połowa sukcesu, natomiast 50% sukcesu to jest zrealizować poprawnie projekt do końca. Myślę, że jeżeli chodzi o realizację tego projektu, też tak się stanie i być może też w czasie jego realizacji będziemy pretendować do jakiejś kolejnej nagrody. Chciałbym tylko tutaj dodać, że jeżeli chodzi o, pan starosta powiedział, że nasz projekt zajął pierwsze miejsce, a projekt Powiatowego Urzędu Pracy zajął czwarte miejsce na 150 złożonych projektów. Z tego na razie jeszcze Urząd Marszałkowski nie wskazał, ile projektów będzie rekomendowanych do dofinansowania, tylko podał punktację. Natomiast mówi się, że będzie dofinansowanych około 15-20 projektów. Czyli można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście znaleźliśmy się w takim gronie nielicznych szczęśliwców. I to przy niezłym wyniku, bo otrzymaliśmy 116 punktów na 130 punktów możliwych do uzyskania. Jeżeli chodzi o rekrutację, to tak jak pan starosta powiedział, rozpoczynamy ją w październiku, natomiast już dziś osoby, które są zainteresowane uczestnictwem, udziałem w projekcie, mogą zwracać się do nas, do Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych z wszelkimi pytaniami na temat uczestnictwa, na temat kryteriów. Pan starosta o tych kryteriach też już wspomniał. To jest tak, że rzeczywiście preferowane są osoby, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jakimkolwiek, osoby z terenów słabych strukturalnie i osoby do 25 roku życia. Natomiast teoretycznie jest tak, że 15 miejsc może pozostać dla osób, które nie spełniają żadnego z tych kryteriów. Może teraz pan dyrektor, ja tylko zacznę na wstępie, że Urząd Pracy jest trochę w gorszej sytuacji, bo jest ograniczony ustawą o promocji zatrudnienia i rynku pracy. I te dotacje być może nie będą aż tak atrakcyjne, ale na pewno... Wszystko powiedziane, zwłaszcza to zdanie, które pan naczelnik powiedział na końcu. Powiatowy Urząd Pracy, startując w tym konkursie, podlega pewnym ograniczeniom. Ograniczeniom związanym z ustawą o promocji zatrudnienia. Chodzi to o to, że Urząd Pracy może tylko aplikować o środki, które mogą być wydatkowane zgodnie z przepisami tejże ustawy. To ogranicza nas dosyć dużo co do zarówno grupy docelowej, bo mogą to być tylko osoby bezrobotne, jak również co do wysokości dotacji, która w naszym przypadku może być maksymalnie 21,5 tysiąca złotych. Działania są podobne, natomiast my nie możemy również stosować takiego instrumentu, jak na pewno w projekcie powiatu jest starosta powiatowego, to znaczy wsparcie pomostowe. To też szkoda, bo to jest takie potrzebne dla tych przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców, którzy na samym początku potrzebują tego wsparcia. Ale mając duże doświadczenie, bo my kilkaset, a w tej chwili kilkadziesiąt dotacji takich udzielamy rocznie z Funduszu Pracy, więc no, ja nie obawiam się o realizację tego projektu. Mamy duże doświadczenie, realizowali już kiedyś taki projekt, ale z działania 812 Rozmiar Skrzydła, gdzie mieliśmy dotacje w wysokości 40 tysięcy złotych, więc nie jest to nam obce. Naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że dwa wnioski z naszego powiatu przeszły. Na pewno to spowoduje dalszy rozwój powiatu. Wiadomo, podatki zostaną u nas, dodatkowe pieniądze, dodatkowe miejsca pracy. To stałe miejsca pracy, bo z doświadczenia w tej chwili wiemy z ostatnich badań, które były przeprowadzane, że zarówno dotacje, jak i doposażenia stanowisk pracy to są jedne z najbardziej efektywnych i najtańszych, wbrew pozorom, instrumentów rynku pracy. Co dodać, jeżeli chodzi o formy działania, to mówiłem, 30 osób zostanie objętych w tym projekcie. Zaczynamy 1 grudnia. Praktyczne działania zaczną się już w przyszłym roku, w roku 2013, do 30 września termin realizacji projektu. Po wyłonieniu z tej grupy 30 osób, 25 przeznaczonych do dotacji,
zostaną przeprowadzone szkolenia dla tych osób, żeby oni byli w pełni profesjonalnie przygotowani do podjęcia tej działalności gospodarczej. Oczywiście wstępnie wybierze te wnioski komisja złożona z odpowiednich osób, nie tylko z Urzędu Pracy, właśnie spoza urzędu, żeby to było obiektywne, żeby to było sprawiedliwe i oceniane merytorycznie. Oczywiście w czasie całego projektu wsparcie doradców, pośredników pracy, psychologa, no i pracowników urzędu również. Grupa docelowa, podobne są grupy docelowe. Tutaj nie ma co ukrywać, żeby wniosek został pozytywnie oceniony i wysoko oceniony, miał szansę na dofinansowanie, to trzeba się wbić w kryteria strategiczne, czyli otrzymać maksymalne możliwe punkty za te kryteria. To między innymi osoby niepełnosprawne, to osoby młode i te osoby w naszym projekcie też występują, podobnie jak w projekcie starostwa powiatowego. Także jeszcze raz podkreślam, że bardzo się cieszę z tego, że ten projekt został tak wysoko oceniony. Mówię, mimo tego, że mamy pewne ograniczenia, chyba 107 punktów otrzymaliśmy w tej ogólnej klasyfikacji, więc to jest na pewno bardzo, bardzo dobrze. Z dzisiejszą konferencją. Dlaczego nie można było dzwonić się do starostwa w środę, w piątek? Już można w piątek, chyba już można było się dodzwonić. Już można, znaczy pytanie trzeba by bardziej adresować do przedstawicieli Telekomunikacji Polskiej. Myśmy już dawno zwracali się o to, informowaliśmy, jakie to będą terminy i tak dalej. No tutaj był problem z wykonaniem technicznym tego, na pewno nie było z naszej strony zaniedbań, jeżeli chodzi o przygotowanie obiektu, czy też na przykład zbyt późne zgłoszenie tego do telekomunikacji. No niestety tak wyglądała ta współpraca. Czyli to nie z winy starostwa? Absolutnie nie z winy starostwa. Rzeczywiście tutaj wiele rozmów przeprowadzonych przez panią sekretarz dopiero to skutkowało. Na szczęście już udało się to opanować. Zresztą, znaczy ja mówię, to jest gdzieś po stronie telekomunikacji. Natomiast na to były przenosiny, tak? To też jest tych pewnych utrudnień się spodziewaliśmy. One bardziej nawet spodziewaliśmy się, że te utrudnienia będą, jeżeli chodzi o same przenosiny fizyczne, czyli przeniesienie urzędników, przeniesienie na przykład w komunikacji, bo tam też systemy, które muszą zafunkcjonować, ale to bardzo szybko, bardzo sprawnie udało się przeprowadzić, właściwie już w poniedziałek, czyli rozpoczęliśmy przenosiny w piątek, kiedy urząd praktycznie nie funkcjonował, a już 3 dni później całe starostwo było przeniesione, wszystko funkcjonowało, poza telefonami, ale to jakby poza nami, nie mieliśmy na to wpływu, robiliśmy wszystko, żeby jak najszybciej uruchomić te telefony i one już pod koniec dnia w piątek na pewno funkcjonowały. I teraz wszystkie działy pracują prawidłowo? W tej chwili wszystko już funkcjonuje pełną parą, już nie ma, poza te telefony były takim ostatnim elementem, w tej chwili wszystko już funkcjonuje bez żadnych zastrzeżeń. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkich korzystających z naszych usług tutaj w Starostwie Powiatowym w Bytowie, chciałbym namawiam do tego, żeby korzystali z parkingu, który jest po drugiej stronie niż było stare wejście do domu dziecka. Jest tam parking przygotowany, tam jest w tej chwili główne wejście do siedziby Starostwa Powiatowego w Bytowie. Jest mnóstwo miejsc. Od razu na wejściu jest Wydział Komunikacji, również na parterze Wydział Geodezji i Architektoniczno-Budowlany. Z tego nowego, czyli jak wcześniej funkcjonował dom dziecka, zza domu dziecka, tam można zaparkować, można tam wjechać samochodem, bardzo blisko pod główne wejście i od razu bardzo prosto z głównego wejścia dostać się do tych wydziałów, do których najwięcej korzystają mieszkańcy powiatu bytowskiego.